Nie podejrzewam, żeby film, który traktuje o historii trudnej, ale prawdziwej w dziejach naszych narodów, był takim powodem. Dużo bardziej boję się tych zachowań, które miały miejsce na przykład w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. No, spalenie flagi Ukrainy, czy też hasła wzywające do tego, żeby odbić Lwów, czy też zająć zachodnią Ukrainę, wpisują się w politykę Rosji, w to, co mówią niektórzy eurodeputowani. Podzielmy się Ukrainą, niech Polska tam wejdzie z jednej strony, Rosja z drugiej, no to jest nieodpowiedzialne. Tak, zero reakcji rządu. 70 tysięcy ludzi, 7 osób zachowuje się absurdalnie, to też nie może zepsuć relacji państwowych. Oczywiście, tylko na to powinna być twarda reakcja naszego rządu, że nie pochwalamy, ganimy tego typu przypadki. To jest margines ludzi, tylko proszę zwrócić uwagę, że to odbiło się echem na Ukrainie, tak jak każde spalenie polskiej flagi w jakimkolwiek miejscu w Polsce byłoby aktem niegodnym i tak samo byśmy domagali się reakcji. Ja boję się tej narracji, którą prowadzi w tej chwili część polskiej opinii publicznej, szukając kolejnego wroga, w tym przypadku Ukraińców. Mamy bardzo trudne relacje historyczne, o których nie należy bać się mówić. Nie można zakłamywać rzeczywistości. To, co działo się na Wołyniu, te trudne lata okresu już międzywojennego, a później oczywiście II wojny światowej i po, no to trzeba pokazywać Polakom, ale nie może być tak, że polityka historyczna weźmie górę, czy też przesłoni to, co nas łączy z Ukrainą. I bardzo złe zachowanie ze strony ekstremistów polskich, osób marginesu społecznego i marginesu osób, które były na Marszu Niepodległości, wymagają ostrej reakcji rządu polskiego, by pokazać, że to, co nas łączy, jest ważniejsze. I obawiam się, że na Ukrainie też są osoby, które nie chcą dobrych relacji z Polską, ale większość Ukraińców wie, że Polacy solidaryzują się z Ukraińcami, chcą pomagać, no co widać w działaniach na przykład w sferze pomocy Ukrainie i ten rząd na szczęście tą pomoc kontynuuje. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.